Siemaneczko Agracha i witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na dosyć ciekawe wydarzenie, mianowicie turniej rycerski na cześć nowego subskrybenta Wojca, ale jest on połączony z wydarzeniem, w którym Agravain ma 80 golda i rozlosowałem to 80 golda dla czatu i walczę na cześć właśnie Wojca z osobą, która wygrała. A wygrał nie kto inny jak Marco Van Baster, mój moderator, bardzo zasłużona osoba na moim kanale. Więc Marco, prawdopodobnie jako wielki fan agrodruida z Yoxaronem będzie grał tym deckiem, nie wiem. Ja oczywiście zagram na niego Exodią, będę miał z tym wielki problem, bowiem pokonanie takiego decku Exodią jest mega trudne, ale wiem, że Marco nienawidzi Exodii, tak jak ja nienawidzę agrodruida, więc będzie ciekawie. będzie ciekawie. Dobra. O, nie, wziął coś innego. Wziął Pirate Warriora. No dobrze, zostawmy sobie podwójny draw. Wiem, że Marco grał Pirate Warriorem ze Spiteful z Summonerkami, czy jak tam się nazywają. Więc ciekawe, czy to będzie ten deck. Tak, jest to ten deck. Uważam, że coinowanie Hero Powera w deck handa jest lepsze niż Open the Waygate. Ewentualnie można by było skoinować Arkanologistkę, ale takie coś, takie zagranie pozwoli mi sklearować wszystkich piratów przed trzecią turą, w której on może mieć kapitana. Oczywiście turniej rycerski na cześć Wojca uważam za rozpoczęty. Oczywiście będę go pingował, nie ma tutaj powodów, dla których miałbym tego nie robić. Szkoda, że Arkanologistki nie dobrały tej ice bariery, bo teraz już tylko zostały mi dwa ice bloki w deku. Tutaj wam wyświetlam moją decklistę, jakbyście chcieli zerknąć. Fire Warax, ok. A i dziwię się, że Marco nie wziął agrodruida. Oj. Trzeba pamiętać, że ten ice block jest z Babling Booka. Okej, no armor upy mi nie przeszkadzają. Ważne, że nie rozwija swojego boardu. Bardzo mądrze nie traduje tym stworkiem. Dziwne. Ten trade nie powinien tutaj wystąpić. Chociaż z drugiej strony może i to miało sens. I oczywiście wyjmę sobie jeszcze tego trzeciego iceblocka z deku. Nie chcę go stopdeczyć. Muszę wytrzymać do późniejszych faz rozgrywki. Ten iceblock jest z Babling Booka. Poza tym jak zagram questa, to zobaczycie wtedy, że będzie się podświetlał. Zaczniemy od odpowiedzi na to. Kolejny ice block. Albo Molten Reflection do szybszego działania. Ja wolę Prime Model Glyfa, ale trzeba będzie już dograć Open the Waygate, żeby się stakowało. Blizzard jest w pytkę. No niestety mamy problem z tym smokiem. Na pewno wytraduję. Ustawię sobie już board pod Blizzarda. A teraz zamiast pingowania wezmę Babling Booka. O, super. Idealnie. To się nazywa skill. Jest mnie tutaj niestety zaczepia. Przepraszam za to szczekanie. Ale często i gęsto tak z rana ma mój piesełek. Oj, jaka tura. Jakaż potężna tura tu się szykuje. Widzicie? Jest podświetlony jeden ice block. On pochodzi z Babling Booka. Teraz tak. Pingnę to miejsce. Bo mogę dobrać kolejnego Blizzarda i będę miał już ustawiony board pod to.
Ale najistotniejsze jest to, że będę miał też nadal trade z Babling Booka w tego ziomeczka, bo on jest zagrożeniem. Pytanie, czy oddajemy Frost nowe. Oj, oj, oj. No i się podziało. No i się podziało. Wybaczcie mi niestety dźwięki, alerty się nie wyświetlają, bo jesteśmy w trakcie nagrywki na YouTube, więc widzów z mojego YouTube'a serdecznie przepraszam za dźwięki. No ale tak to jest, jak się streamuje w tym samym czasie, więc nie zapomnijcie odwiedzić mnie również na Twitchu. Och, ależ jestem skillowym graczem. Marko Mareczko, cóż tu się dzieje? Cóż tu się dzieje? Marek się broni przed Eksodią. No, wysignastuję tego ziomeczka i dostarczy mi dodatkowe obrażenia, co jest bardzo, bardzo dobre dla niego. Jak my się możemy obronić przed tym wszystkim? Można rzucić Frost nowe. To na 100%. Potrzebują pingnąć i dostawię Ice Blocka, który pochodzi z Babling Booka. Nie wiem, czy jest sens dogrywania Orakla, bo to mu tylko przyspieszy. Przypominam, że to jest wersja pirata z obecnej mety, która polega na tym, że ma się takie Spiteful Summonerki, które rzucają czar z deku i losują losowego stworka. Oj, za późno. No nic, muszę dobrać ostatniego Frosta. Nie mam jak questa zrobić niestety. Więc on mi teraz zdejmie Ice Blocka. Ja jestem w stanie obronić się przed zdjęciem tego Ice Blocka. 4-4-4 to jest 12. Mogłem zagrać po prostu Ice Barrierę i dograć Doomsayera. Doomsayera zagram o tyle, o ile muszę zwolnić Simulacrum, żeby mieć pewność stworzenia Apprentiski. No poza tym mam jeszcze 3 tury tutaj zabufowane. Ojojoj. Czyżby Ice Block się zdejmował? Nie, jeszcze nie. Ice Bariera poszła. Mamy Ice Bloczka. 4-6. O, jest duża szansa, że się uda to wybronić. Od razu rzucę Simulacrum. Żeby mieć pewność, że sorcererkę sobie skopiuje i wyjdziemy w taki sposób. To jest już chyba GG. Potrzebuję jeden czar spoza mojego deku startowego. I lecimy. Open the Waygate. Jakakolwiek książka by tutaj była niezbyt obdekiem. Blizzard tylko przedłuża to, co nieuniknione, czyli śmierć mojego przeciwnika. No powiem szczerze, trudno jest wygrać oczywiście na agresywne deki Eksodią, ale udało się. Znaczy jeszcze nie wygrałem, nie dzielmy skóry na żywym niedźwiedziu, bo jest 9 kart, więc... Turniej rycerski na cześć Wojca może się jeszcze tutaj wszystko wydarzyć. No ale podejrzewam, że nie ma żadnego Eater of Secrets. I te Ice Blocki co najmniej 3 tury mi kupią, bo ten jeszcze nie został striggerowany. Nie będę ryzykował rozłożenia mojego boardu i dobrania 2 kart. Więc najpierw dobiorę. No to jest to, o czym mówiłem. To jest on jeszcze w tych 6 kartach. 2 Kabalist Tomy, kochani, więc jest duże prawdopodobieństwo. Że w końcu dobiorę. A tu Marko w ramach nienawiści swojej do Exodii wychodzi z Eater of Secrets i GG, well played, Agravain. Jak można nie lubić Exodii? Ja tego nie pojmuję.
To jest taki fajny deck. No come on! Come on! Cztery karty, jest! Kabalist Tome w końcu. Oczywiście mógłbym rzucić teraz tego Kabalist Tome'a, bo i tak efekt komba będę miał tutaj w następnych turach. Więc wyjdę sobie z Apprentiski. Zagram Kabalist Tome'a i w następnym turze czymś się przedrołuję. A to nie ma już najmniejszego znaczenia, bowiem w następnej turze dokonujemy siły zniszczenia, wygrywając na cześć Wojtka, mojego nowego subskrybenta na Twitchu. Ty również nie zapomnij zasubskrybować na YouTubie. Naprawdę mi pomaga. Dla ciebie takie małe kliku klik, a dla mnie naprawdę wiele. No, niewątpliwie Marko teraz sobie pluje w brodę. Zaraz usłyszę swoje ulubione aha. Boom. Boom. Ice block. Niech będzie. A co mi szkodzi? No i idealnie skręcona eksodyjka, nieskończona liczba fireballi. Zapraszam. GG! Well played. To nie cecki. Na cześć Wojtka. I również o 80 golda wygrywa Agravain. Pokonując Marko Van Vestera, tym samym przekazując mu 80 golda, bowiem był to przyjacielski pojedynek. Dzięki śliczne za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Nie omieszkajcie skomentować, jeżeli wam się choć trochę podobało, zostawcie też łapkę w górę. Do zobaczenia, cześć!